Tu ekspres czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, która minęła w tym roku. Ukazało się pięć imponujących, nie tylko rozmiarem tomów, dzieł wybranych. Publikacje do druku przygotowali oraz przepisami opatrzyli Eugeniusz Karczewski i Józef Ryszard Szaflik. Dzięki tej edycji możemy zapoznać się ze wspomnieniami oraz wyborem przemówień publicystyki Witosa. Czy coś Pana zaskoczyło w tej lekturze? Co zwróciło Pana uwagę? No jest to readycja, więc wspomnienia są nam zdane od pewnego czasu. Oczywiście warto do nich zawsze wracać. To jest obszerne, niezwykle dzieło tysiące stron, a co zaskakuje za każdym razem, gdy się otwiera te księgi, to wielki talent autora, człowieka niewykształconego w sensie formalnym. O bardzo niewielkim wykształceniu kilku klasowym, człowiek, który napisał wspomnienia, po które sięgają nie tylko historycy, ale także socjologowie, sięgają ci, którzy interesują się wsią, którzy interesują się mentalnością, kulturą, bo jest to dzieło ze wszechmiar istotne dla tego czasu, w którym on żył, czyli czasu zaborów, formowania się świadomości narodowej chłopów, czasu odzyskiwania niepodległości, czasu tego cieszenia się odzyskaną niepodległością, chociaż w drugiej okresie już bez demokracji, no i też czasu, gdy Polski na mapach można powiedzieć nie było, chociaż Polska istniała w czasie II wojny światowej, no to jednak nie miała swojego terytorium i wówczas też Wincenty Witos żył i jeszcze do tego dochodzi czas początku okresu komunistycznego, więc widzimy, że autor żył w wielu epokach, bardzo różnych i wiele możemy się z jego wspomnień dowiedzieć, chyba najmniej o II wojnie światowej, bo z tego okresu tu nie mamy prawie w ogóle zachowanych jego notatek, ale czy ten czas zaborów, czas II Rzeczypospolitej, no jest niesamowicie ciekawy. Wspomniał pan, że żył w ciekawych czasach i że miał talent, ale czy to tylko talent, a może to też upór, charyzma? Nie, to jest tak, że wszyscy wiemy, że talent nie wystarczy do tego, aby osiągnąć w życiu sukcesy. Potrzebna jest jeszcze pracowitość. Witos miał jedno i drugie. Nie, mimo, że miał bardzo trudną sytuację startową, no urodził się naprawdę dosyć ubogiej. Rodzinie, która miała kilka murów ziemi, czyli parę hektarów, więc musiała być, żeby doszedł do tak wielkich godności funkcji, no to musiał być tutaj obecny i talent, i pracowitość, i jeszcze szczęście, któremu z pewnością w pierwszym okresie życia sprzyjało. A jak wyglądała droga Witosa do wielkiej polityki w okresie zaborów? Ona rozpoczęła się od bycia korespondentem prasowym, więc można powiedzieć, że z. Nie wiem, czy można by powiedzieć o nim, że był dziennikarzem. Nie, raczej nie, ale był osobą, która zachwyciła się prasą ludową, którą mu życzliwe osoby pokazały. I ponieważ interesował się tym, co dzieje się na wsi, widział pewne problemy i chciał je rozwiązywać, to uznał, że tą drogą, poprzez zinformowanie o tym. Chłopów, jakby społeczeństwa, no, że w ten sposób coś zdziała i to była dobra droga, bo rzeczywiście jego korespondencja była czytana, reagowano na nią, a później stwierdził, że wejdzie w życie polityczne i przeszedł wszystkie szczeble kariery politycznej, jakie można osiągnąć. Nie został tylko prezydentem, bo był i radnym gminnym, i wójtem gminnym, i radnym powiatowym, i był posłem do Sejmu Galicyjskiego, później posłem radny państwa w Wiedniu, później był posłem na Sejm Rzeczpospolitej, był premierem trzykrotnym. Więc widzimy, jak wiele osiągnął ten człowiek, który startował naprawdę z niezwykle niskiego poziomu. A jaki obraz wsi widać w pamiętnikach Witosa? No, witos był bardzo bystrym obserwatorem, no i szczerym sprawozdawcą tego, co obserwował, nie szczędzi mimo sympatii wobec swoich towarzyszy, swoich tymi, z którymi wzrastał, on pochodził z warstwy chłopskiej, to nie szczędził krytyki tej sytuacji, w jakiej chłopstwo, warstwa chłopca się znajduje, jaka ona jest, jaką ma świadomość, odnosił się krytycznie, ale też. Nie oskarżał tych chłopów o tą sytuację, właśnie które się znajdują, tylko oskarżał ziemiaństwo, oskarżał duchowieństwo, czyli ówczesne elity, że doprowadziły do tego albo że nie zrobiły zbyt wiele ku temu, aby podźwignąć to chłopstwo, żeby się stało taką częścią narodu niezwykle świadomą. To jest tak, oczywiście, że że nie można generalizować, bo witos też widział i wśród duchowieństwa, z którym miał wiele problemów, mimo że był katolikiem od początku do końca swojego życia, to bardzo żył w trudnych relacjach przez większość życia z Kościołem, to mimo takiej ogromnej krytyki duchowieństwa, zwłaszcza hierarchicznego, umiał też wycofać się ze swoich niekiedy zbyt ostrych słów, zwłaszcza na pogrzebach księży, którzy później umierali, a którzy, jak ksiądz Stanisław Stojowski, mieli niezwykłe duże dokonania, jeśli chodzi o podniesienie warstwy chłopskiej. Też nie generalizował, jeśli chodzi o, o ziemiaństwo. Widział wśród nich także i ludzi, dla których był ważny los ojczyzny, los chłopów, chociaż wykorzystywał bardzo często też w publicystyce politycznej oskarżanie ziemiaństwa o to, że to byli ci, którzy przyczyni się do tego, że Polska w XVIII wieku upadła. Właśnie, Witos był jednym z ojców niepodległości. Jak wyobrażał sobie granice i ustrój niepodległego państwa polskiego? No, Wincenty Witos był demokratą, był człowiekiem skłonnym do współpracy z większością stronic politycznych, które funkcjonowały z czasów jego działalności politycznej. Niektórzy może, mogą to krytykować, że to jest taka obrotowość, że mogli być kolicjantami wszystkich ale nie wynikało to z tego, z chęci osiągania stanowisk, tylko było to stronnictwo, on reprezentował poglądy tak jak jego stronnictwo, na czele którego później w roku 1914 stanął, a były to poglądy centrowe, więc otwarty był i na lewicę, i na prawicę, umiał znaleźć nić porozumienia i z jednymi i z drugimi i no, chciał Polski oczywiście odtworzonej z trzech zaborów podpisał się pod tym traktatem ryskim, za który negocjatorzy są i dzisiaj często krytykowani, że, że może nie wykorzystano do końca tych możliwości, jakie wówczas się nadarzyły, aby objąć Rzeczpospolitą wszystkie skupiska polskie na wschodzie, więc tutaj mowa o mińszczyźnie, mowa o środkowej Ukrainie, więc on miał był takim... Człowiekiem, który oczywiście nie wyobrażał sobie Polski bez całej dawnej Galicji. To było coś dla niego niezwykle istotne. To jest jakby jego kraj polityczny, z którym był przez długi czas związany. Działał także bardzo mocno w celu zintegrowania tej dzielnicy kruskiej dawnej, czyli Wielkopolski, której odmienność była bardzo widoczna i też poznania bardzo długo w drugiej Rzeczpospolitej, byli takimi, którzy podkreślali swoją, swoją odmienność, choć oczywiście byli częścią integralną Polski. Natomiast jeśli pan pyta o ustrój, no to za czasów Wincentego Witosa została uchwalona Konstytucja Marcowa. On ją oczywiście pochwalał, chociaż nie był to szczyt jego marzeń, bo ta konstytucja była wyrazem też pewnego kompromisu z lewicą, ale i też i z prawicą. Też na przykład Wincenty Witos był wielkim przeciwnikiem Senatu. A jednak ten Senat się pojawił. Natomiast dopuszczał oczywiście wolną grę różnych sił wyborczych. Był znakomitym parlamentarzystą. I dobrze się realizował w tej działalności parlamentarnej, wchodził w różne alianse, raz był na wierzchu, raz był na dole. Taka była wówczas rzeczywistość i trudno było i nie dziwię się pogodzić z rokiem 1926, kiedy parlamentaryzm niemal zamarł, kiedy rozpoczął się czas autorytarny i no, był to okres, z którym nie chciał mieć wiele wspólnego. O to jeszcze zapytam, cofnijmy się jeszcze do procesu odzyskiwania niepodległości. Czwarty rozbiór Polski. Nie wszyscy może wiedzą, że Witos użył tego określenia w tytule tekstu opublikowanego w lutym 1918 roku w tygodniku Piast, którego traktatu dotyczył. No, dotyczył oczywiście traktatu brzeskiego z Ukrainą, kiedy nie tylko przyznano wielkie terytoria Ukrainie, te ukraińskie, ale także nawet i część Królestwa Kongresowego, no to było nie do przyjęcia, bo to był nie tylko był szok dla Wincentego Witosa, jego stronnictwa, ale w ogóle dla społeczeństwa polskiego. Był to ostateczny moment, w którym zauważono dwulicowość austriacko-niemieckich opiekunów polskości, na jakich się kreowali od roku 1915, a zwłaszcza od roku 1916. A przypomnijmy, że Wincenty Witos w początkach I wojny światowej przyszłość Polski wiązał z Austro-Węgrami. Natomiast bardzo szybko się z tego wyleczył, zobaczył, że nie ma to przyszłości. Był zresztą ścigany za domniemane szpiegostwo na rzecz Rosji, co, co oczywiście nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. No i był Wincenty Witos, który pogrzebał Austrię na terenie Polski. On, który tyle lat był w Sejmie krajowym, był członkiem Rady Państwa Austriackiego, on był likwidatorem Austrii, stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej, to może to jest zbyt enigmatyczna nazwa dla naszych słuchaczy, ale łatwiej byłoby to nazwać rządem dzielnicowym polskim który dążył do zjednoczenia się z innymi dzielnicami, rządem, który miał zabezpieczyć dobra państwowe tak, aby nie zostały one utracone, chociażby parowozy, wagony kolejowe, żeby nie zostały przetransportowane do Austrii czy do innych krajów, żeby nie ucierpiały. Gmachy użyteczności publicznej, żeby ocalały urzędy, żeby łatwo w tę rzeczywistość weszła Polska. I to było tak, że sobie z tym bardzo dobrze poradził, na tyle, że właśnie później został zauważony przez inne środowiska polityczne, nie tylko jako przywódca wielkiego, jednego z największych ruchów politycznych w Galicji, ruchu ludowego. Ale też i sprawny polityk łączący różne środowiska, który może sprawować funkcje poważne, funkcje publiczne, w tym premierowskie. Właśnie. Witos był premierem Rządu Obrony Narodowej, powołanego w lipcu 1920 roku. W tomie piątym dzieł wybranych możemy przeczytać przemowę sejmową Witosa z 24 lipca. Zachęcam państwa do tego. Dlaczego akurat Witos został wybrany na stanowisko premiera w okresie ataku bolszewickiego? No było tu kilka powodów. Z jednej strony był liderem środowiska centrowego, które było otwarte na współpracę z lewą i prawą stroną sceny politycznej, a intencją marszałka, a bardzo słuszną było tak, aby Państwo zjednoczyć w tym dramatycznym czasie, którym mogło upaść. Bardzo niewiele brakowało, żeby Polska upadła w roku 1920, żeby się stała kolejną republiką bolszewicką, a jej zachodnie tereny odpadły na rzecz Niemiec, więc z jednej strony ta łatwość akceptacji przez całą scenę polityczną, bo przyjmijmy, że ten rząd, o który pan zapytał, był rządem. Nie tylko rządem koalicyjnym, nie tylko rządem wielkiej koalicji, ale rządem wszystkich sił politycznych. On takim przez te pierwsze miesiące, przez ten czas nawały bolszewickiej był. A drugim powodem był niekwestionowany jego autorytet w Rzeszach Chłopskich. Przypomnijmy, że państwo bolszewickie kreowało się na państwo robotników i chłopów. Państwo, które przejmie majątek wielkich właścicieli fabrykantów, magnatów, ziemian i, i rozda to wszystko chłopom. To my dzisiaj wiemy, że państwo bolszewickie to państwo kołchozów i sowchozów, państwo reżimu mordujące miliony, dziesiątki milionów. My mówimy o roku 1920. To było niecałe trzy lata od przejęcia władzy i społeczeństwo, także polskie nie zdawało sobie sprawy i mogło ulec tej propagandzie. Propagandzie rządu robotniczo-chłopskiego oczywiście w cudzysłowiu. Zwłaszcza, że w tym kierunku prowadzono bardzo sprawną agitację, do której zaangażowano do, 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 chociażby do sporządzania plakatów. Bolszewicy zaangażowali bardzo wybitnych artystów z myślą o przeciągnięciu na swoją stronę Rzesz Ludowych właśnie. No i Wincenty Witos był tym człowiekiem, który po pierwsze zdawał sobie z tego sprawę, co to jest bolszewia, co to jest jakiej w rzeczywistości są ich cele i jednocześnie miał autorytet wśród chłopów i mógł wszystko powiedzieć, wyrazić to, co wiedział i ci chłopi to przyjmowali, wierzyli mu. Wierzyli mu, a jednocześnie gdy zobaczyli, że ktoś, jeden z nich stanął na czele rządu, to zobaczyli, że te rządem robotniczo Chłopskim jest ten rząd, polski rząd. Ja przypomnę, że wicepremierem w tym rządzie był Ignacy Daszyński, czyli lider środowiska robotniczego, socjalistycznego. Więc w tym momencie, kiedy była potrzebna państwu, narodowi wsparcie wszystkich Rzesz, to pospolite ruszenie całego narodu, ten cud jedności, on się dokonał. Za sprawą właśnie m.in. Wincentego Witosa i dzięki temu Wygraliśmy wojnę polsko-bolszewicką. Oczywiście potrzebne tego było świetne wojsko, dobre wojsko, i tutaj trzeba oddać zasługi Józefowi Piłsudskiemu, innym generałom, Tadeuszowi Rozwadowskiemu generałowi. Ale to wszystko, to wszystko musiało być połączone. Ani Piłsudski ze swoim wojskiem, ani Wincenty Wico ze swoim chłopstwem odrębnie nic nie zdziałali. Wspólnie. Udało się Polskę uratować, i to był ten cud jedności, który poprzedził zwycięstwo nad bolszewikami. Polecam Państwu lekturę tomu czwartego, dzieł wybranych z wyborem publicystyki, w którym opublikowano odezwę do braci Włościan na wszystkich ziemiach polskich. A jak to było ze złożeniem przez naczelnika państwa dymisji, i jaką rolę odegrał tutaj, nazwijmy to, SAFE. Tutaj ta sprawa jest dosyć dyskusyjna, w takim sensie, że nie ma tutaj zgody historyków, jak na to patrzeć. Historycy sympatyzujący z Ruchem Ludowym i Wincentem Witosem mówią, że Józef Piłsudski przeżył załamanie. Widział katastrofę Polski, przestraszył się i złożył dymisję Wincentemu Witosowi, i wręcz udał się na zaplecze frontu w takich dwuznacznych celach, opuszczając armię. Z kolei historycy sympatyzujący z Piłsudczykami, z Józefem Piłsudskim, mówią, że był to w dużej mierze manewr taktyczny, dlatego że Józef Piłsudski składając tę dymisję do ewentualnego wykorzystania w sytuacji klęski, ewentualnej w Wicie Warszawskiej, dawał rządzącym możliwość ucieczki jakiejś do przodu, że ten, który jest przez drugą stronę konfliktu, bardzo negatywnie kojarzony, jakby ustępuje. Ustępuje też osoba, która wtedy byłaby skompromitowana. I to jest też istotne dla państw ententy. Na szczęście to wszystko się nie, nie wydarzyło. A Wincenty Witos zachował się dosyć szlachetnie, bo tę dymisję zwrócił Józefowi Piłsudskiego, chociaż zachował sobie na czarną godzinę jej odpis. To oczywiście też musimy dodać odpis, który później został wykradziony, jak gdy go nie aresztowano. Podaję, że wykradziony został w roku 1930, wtedy właśnie, gdy go aresztowano, więc tutaj mamy różne podejście do tego. Natomiast, jeśli popatrzymy na ocenę Józefa Piłsudskiego ze strony Wincentego Witosa, to musimy tutaj zawsze patrzeć na datę powstania dokumentu lub jakiejś notki w pamiętniku. Dlatego, że jeśli patrzymy na tom czwarty i piąty, to znajdziemy w tym tomie z opisów lat 1920-21 bardzo wiele ciepłych słów pod adresem Józefa Piłsudskiego ze strony Wincentego Witosa. I z czasu, kiedy był premierem, i z czasu nawet, kiedy przestał być premierem, on się bardzo pozytywnie wyrażał o, o roli Józefa Piłsudskiego, w odzyskaniu niepodległości. Bardzo pozytywnie ocenia tę współpracę. Bardzo pozytywnie się wypada o kadrówce, o legionach, o roli. Natomiast, gdy popatrzymy na to, gdy pisał już wspomnienia w latach 30., gdy pisał z perspektywy wielkiego konfliktu, to delikatnie mówiąc, między nim a Józefem Piłsudskim, z okresu, kiedy już przeszedł więzienia, do których był wsadzony, można powiedzieć, w praktyce. Przez Józefa Piłsudskiego, bo bez jego zgody na takie aresztowanie nikt by się nie poważył, żaden Kostek Biernacki by nie więził Wincentego Witosa. To tam widzimy, ta, ta ocena już jest bardzo krytyczna, chociaż przede wszystkim dotyczy tego oczywiście tego okresu po 1926, ale też są też cierpkie słowa, jeśli chodzi o rok 1920. No ale to jest normalne, u polityka, prawda? To jest... Nie zdziwmy się, że ludzie nie są święci w ogóle, to się rzadko zdarza, a to dopiero politycy, i to tacy, politycy na takim szczeblu. Więc tutaj publicystyka polityczna też była konieczna, jego wypowiedzi z lat 30., do tego, aby zmobilizować swój elektorat, swoich zwolenników do różnych strajków no to żeby to zrobić, to musiał atakować przeciwnika, a wówczas przeciwnikiem największym był Józef Piłsudski. Zamach majowy jest ujęty w drugim tomie wspomnień, polecamy Państwu serdecznie. W 1930 roku w życiu Witosa znów pojawia się nazwa Brześć. No, był to strasznie tragiczny czas II Rzeczypospolitej. Właściwie nawet zwolennicy Józefa Piłsudskiego, zwolennicy sanacji, no, przyznają, że nie było to delikatnie mówiąc, trafione, że nie powinno się tak czynić. No był to zamach na demokrację, kolejny etap właściwie zamachu na demokrację, była aresztowano nie tylko Wincentego Witosa, ale wielu innych polityków ruchu ludowego, ruchu socjalistycznego, demokratycznego, chadeckiego. On został później zwolniony, nie doświadczył też nigdy Berezy, był w tym Brześciu. I rzeczywiście ten Brześć po raz drugi się tutaj pojawia, ale pojawi się jeszcze po raz trzeci. Nie wiem, czy pan redaktor chciał też po raz trzeci wspomnieć nazwę tej miejscowości, ale to jest też tam, został, tak wykraczając chronologicznie poza to, o czym teraz mówimy, Dobrześcia też został uprowadzony w WITOS w roku 1945 przez NKWD. Wtedy, kiedy go chciano zawieźć do Moskwy. Więc rzeczywiście taka ciekawa koincydencja. Natomiast on później, no miał ten proces, prawda? Odbył się ten proces wielki, na który był też, można powiedzieć, taką areną do tego, żeby wyrazić swoje przekonania, swoje racje. I chociaż Vincenty mi to nim bardzo dobrze wypadł, no to jednak został skazany. W 1933 roku Witos udaje się na emigrację do Czechosłowacji. Ten okres obejmuje trzeci tom publikacji, w którym przypomniano zdekompletowany dziennik prowadzony do stycznia 1939 roku. Okres emigracji w Czechosłowacji był dla Witosa owocny i nie mam na myśli wyłącznie tego, że tam nauczył się pisać na maszynie. Spisywał tam wspomnienia. Jego głos z emigracji był ważny nie tylko dla członków i działaczy stronnictwa ludowego. W jaki sposób utrzymywał kontakty z krajem? No, trzeba dodać, że jeszcze w trakcie tego procesu nastąpiła konsolidacja ruchu ludowego. O tym nie powiedzieliśmy, że ruch ludowy był zawsze rozdrobniony, składał się bardzo wielu partii politycznych. Dopiero ten wspólny wróg wewnętrzny, jakim. Były władze sanacyjne, spowodowało, spowodował zjednoczenie. I w 1931 roku powstało Stronnictwo ludowe, z którym jednym, na początku jednym z li, trzech liderów był to a później stał się bez wątpienia najważniejszą osobą w tym stronnictwie i on Pośrednictwem tego stronnictwa, tej partii politycznej, wpływał właśnie na działalność w całej Polsce, nawet podczas emigracji, dlatego że był cały czas szefem tego stronnictwa. Oczywiście nie mógł prowadzić bieżącej działalności, bo był na emigracji, zastępował go Maciej Rataj, ale bardzo szczegółowo śledził to, co się dzieje w Polsce nie tylko przez lekturę gazet, ale przede wszystkim dzięki kurierom. I wielu myśli, że emigracja polityczna w II Rzeczpospolitej mogła być podobna do tej, jaka była w Polsce komunistycznej. Nie, to było zupełnie inaczej. To jednak nie było państwo totalitarne. To było państwo autorytarne i chociażby umożliwiało kontakt z Incentem Witosem na emigracji. No, sznur ludzi... Udawało się na rozmowy z nim na terenie Czech. Oczywiście to był poddawany inwigilacji i byli wysyłani również prowokatorzy do niego. No jednak po pierwsze, nikt go nie zamordował, co w rzeczywistości polski komunistycznej z pewnością miałoby miejsce. A po drugie, jakby umożliwiono nawet przekazywanie jego dyspozycji do Polski i Wincenty Witos. Dosyć się zradykalizował podczas tego pobytu w Czechosłowacji. Uważał, że skoro nie ma demokracji, skoro nie ma możliwości gry parlamentarnej, wyrażania swobodnego woli za pomocą raz kartki wyborczej, później trybuny sejmowej, no to trzeba się chwycić radykalnych działań, czyli strajku. I on był tym, który mocno naciskał na działaczy ruchu ludowego, aby do tego strajku się zaangażowali. A w to solidowym były różne opinie. Bo byli tacy, którzy chcieli strajku, chcieli ostrej rozprawy z sanacją, ale byli tacy, jak Maciej Rataj, którym... To było dosyć obce, który chciał jednak w sposób bardzo pokojowy. Strajki też są elementem gry pokojowej, nie są wojną, ale mimo wszystko bardzo radykalnym rozwiązaniem. I Maciej Rataj chciał tego takiego spokojnego jednak działania, ale proszę sobie wyobrazić, że był na tyle honorowy. Mówię ja teraz o Macieju Rataju że w momencie, kiedy nie zgadzał się z takim podejściem radykalnym Wincentego Witosa, to ustąpił z tej funkcji pełniącego obowiązki, nigdy, ale jednocześnie lojalnie, nigdy nie przeszkadzał w tej nowej działalności. Wtedy na arenie pojawił się Stanisław Mikołajczyk, który zajął miejsce Macieja Rataja jako pełniącego obowiązki prezesa, bo Stanisław Mikołajczyk był zdecydowany na to, żeby twardo próbować się rozprawić z sanacją. I ten strajk no, był bardzo poważny, miał, miał szerokie zasięgi, ale i też skończył się bardzo tragicznie. Kilkadziesiąt osób zostało zastrzelonych, by nie rzec zamordowanych. Przez policję, przez różne służby. No, dramatyczne sytuacje, których dzisiaj sobie trudno wyobrazić. Dzisiaj mamy też strajki rolnicze, ale widzimy, że to zupełnie inaczej wygląda. To wówczas było straszliwe, brutalne, brutalne były te konflikty. I to trochę też przestraszyło. Jednak zrobiło wrażenie też na samym Wincentym Witosie, na różnych działaczach, że ta władza sanacyjna się nie podda. Że jest po prostu bezlitosna. No więc trzeba było myśleć o jakichś rozwiązaniach innych. Też montował Wincenty Witos wraz z Sikorskim i innymi grupę opozycyjną, w tak zwany Front Morsz. O tym można też poczytać szerzej w różnych publikacjach. Ale to wszystko odeszło na drugi plan, gdy nastąpił zabór Austrii, a później Czechosłowacji. No właśnie. Wcześniej był. Polsko-niemiecki pakt o nieagresji i WITOS sądził o nią między innymi. Kto zna ducha Niemiec współczesnych, ten wie, że będą one uważały owe 10 lat nieagresji jako zwłokę, a równocześnie będą kontynuować podkopywanie traktatu wersalskiego. Polskę może to kosztować bardzo drogo. Nie tylko w tej sprawie WITOS był przewidujący, prawda? Tak, chociaż trudno tu mieć jakieś wielkie zarzuty wobec władz ówczesnych polskich sanacyjnych, bo trudno było znaleźć sensowne wyjście i państwo polskie też potrzebowało jakiegoś oddechu. Tutaj niestety ten izolacyjny Stanów Zjednoczonych, czy różne niezdecydowanie ze strony Francji czy Wielkiej Brytanii spowodowało taką sytuację, jaka nastąpiła w roku 1900. W 1939 roku 1940 no, Witos nie miał zaufania do władz niemieckich i słusznie obawiał się tragedii polskiego państwa i dlatego nie zdecydował się na kontynuację polityki wielkich strajków. Gdy zobaczył zagrożenie egzystencjalne dla Polski, to stwierdził, że on który był więziony, represjonowany, poniżany, jako osoba, szef partii politycznej, jako, jako w ogóle cała partia polityczna, no to on stwierdził, że trzeba pewne rzeczy, z pewnych rzeczy się wycofać. I proszę sobie wyobrazić, że gdy wrócił, gdy otrzymał tylko sygnały, że Niemcy szukają już Czechosłowacji kontaktu z nim jako potencjalnym. Liderem jakiejś frondy, no może na początku, a później zdrady narodowej, to uciekł od tego i zwrócił się z takim apelem do chłopów w roku 1939, bardzo dramatycznym. Bardzo dramatycznym. To musiało go bardzo wiele kosztować jako osoba, jako polityka. Wypadając słowa: musicie służyć rządowi takim, jakim on jest. Więc ważniejsze dla niego była. Kwestia istnienia polskiego państwa, niż to, czy ono będzie demokratyczne, czy nie. To nie, nie chcę przez to powiedzieć, że, że porzucił ideały demokratyczne. Nie, on nigdy nie porzucił ideałów demokratycznych. Zawsze czynił wszystko, żeby Polska była demokratyczna, natomiast uważał, że w pewnych momentach należy wycofać się z radykalnych działań. O ile Niemcy nie zatrzymali Witosa w Czechosłowacji, to po agresji na Polskę odnieśli na tym polu sukces. Co zaproponowali Witosowi? Dokładnych szczegółów nie znamy. Wiemy, że były różne podejścia do Wincentego Witosa. Wysyłano do niego, między innymi namawiano, aby spotkał się z Wacławem Krzeptowskim, dzisiaj bardzo głośną postacią w związku z filmem biała odwaga, a to był niestety działacz Stronnictwa Ludowego. Na szczęście jedyny takiej rangi poetowej, który zdradził, który poszedł na współpracę z Niemcami, po współpracę instytucjonalną. Wincenty to nie zgodził się, nie chciał mieć nic wspólnego z nim, mimo że on go przeprowadzał przez granicę do Czechosłowacji. Gdy uciekał przed władzą sanacyjną, i prawdopodobnie był potencjalnym liderem dla Niemców Resztstadt, czyli takie resztówki po państwie polskim, które miało zostać takim czymś na terenie późniejszego generalnego gubernatorstwa. No, Wito się na to nie zgodził. Oczywiście czynił to w taki sposób, prawdopodobnie zwlekając, robiąc różnego rodzaju takie Mijanki, dlatego, że Niemcy cały czas na to liczyli, że go pozyskają, i traktowali go dosyć w tych więzieniach dobrze właśnie nawet rażając zgodę na kontakty, nawet z jego działaczami ruchu ludowego, czy jak mówię od akurat jak był więziony w Rzeszowie. Wcześniej był w Jarosławiu, później w Rzeszowie, później w Krakowie, a później był więziony nawet w Berlinie. I na tyle zależało państwu niemieckiemu na potencjale człowieka, z którym się liczą, chłopi, że w momencie, kiedy podupadł na zdrowiu, był to czas, kiedy zaczęła dawać znać o sobie choroba Parkinsona i obawiali się Niemcy, że, że po prostu umrze, to wysłali go nawet na kilka tygodni do sanatorium w Poczdamie. Co ciekawe, musiał sobie oczywiście sam za nie zapłacić. Nawet zachowały się do dzisiaj rachunki dokumentujące uiszczenie przez niego opłaty za pobyt w sanatorium. Na później też był więziony też i w Zakopanem, w tej odizolowanej części generalnego gubernatorstwa. To nic nie dawało, więc ostatecznie skierowali go do rodzinnej wioski, do Wierzchosławic i w, w tym domu swoim był po prostu przetrzymywany w areszcie domowym. I tam, w momencie, kiedy front bolszewicki się zbliżał, gdy Niemcy, Niemcy znowu sobie przypomnieli o tym Witosie, tym razem przypomnieli sobie o nim, jako o tym, który stanął na czele chłopów, i który uratował Polskę i zachód przed nawałą bolszewicką, więc był znakomitą osobą na sztandary, żeby pokazać, że ten gdzieś, który obronił Europę przed bolszewikami, w roku 1920, teraz w roku 1944 ponownie broni świata cywilizowanego Zachodniego przed bolszewikami, i to było coraz groźniejsze, bo te namowy Niemców były coraz ostrzejsze. Na tyle było to niebezpieczne, że Wincenty Witos poinformował swoich pracowników, że muszą go ewakuować i ukryć. I rzeczywiście działacze ludowi wykradli Wincenta Witosa z tego aresztu domowego i wyjeździ dosyć daleko, bo aż w okolice łodzi. Tam w Piotrkowie Trybunalskim w okolicach był ukrywany aż do momentu, kiedy skończyła się niemiecka okupacja. W lutym 1919 roku Wincenty Witos w Sejmie mówił tak. Polska będzie wtedy potężna, gdy się oprze na masach ludowych. Dlatego w naszych pracach konstytucyjnych budować będziemy państwo polskie jako Rzeczpospolitą Ludową z wybieralnym prezydentem na czele, z Sejmem Jednoizbowym jako dzierżycielem suwerenności ludowładztwa wybranym na podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. W 1945 roku rodziła się inna Rzeczpospolita Ludowa, nie w witosowym rozumieniu. Jak Wincenty oceniał rzeczywistość po II wojnie światowej w ostatnim okresie życia? No myślę, że nie miał wielu złudzeń. Doświadczył też, kolokwialnie mówiąc, na własnej skórze tej dobroczynności władzy ludowej poprzez porwanie. Przypomnę może mało znany fakt, że Wincenty Witos był nie tylko aresztowany przez Niemców i więziony, ale później także i przez Sowietów. W marcu 1945 pojawiło się NKWD UB w jego domu i wbrew woli Witosa porwali go po to, aby go wieźć prawdopodobnie do Moskwy. I tylko pogorszenie zdrowia spowodowało, że w okolicach Brześcia zawrócono i przewieziono go do Warszawy. Tam próbowano go umawiać z Bierutem. Próbowano naciskać, żeby, żeby swoim autorytetem jakby można powiedzieć, legalizował władzę komunistyczną, on się nigdy na to nie zgodził. Oczywiście jest kwestia późniejsza tych politycznych umów Stanisława Mikołajczyka z, z komunistami pod auspicjami wielkiej antyniemieckiej koalicji, w ramach której został wicepremierem tymczasowego rządu jedności narodowej, a Wincenty Witos miał zostać pierwszym wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Narodowej. I tu jest tak, że Wincenty Witos nigdy wyraźnie przeciwko temu nie zaprotestował, nie chcąc pogarszać sytuacji politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jednocześnie nie chciał przyjąć tej funkcji i władze komunistyczne przyjęły, że on się zgodził, no bo nigdy, nigdzie nie zaprotestował że przeciwko temu, że został ogłoszony tym wiceprzewodniczącym, a jednocześnie emisariusze przybywający po to, aby zdobyć podpis jego pod zgodą, byli odprawiani z kwitkiem. Witos zdążył jeszcze sformułować odezwę do chłopów polskich. To Witos jakby widział, w odróżnieniu od tych, którzy walczyli o pełną wolną Rzeczpospolitą, tych, którzy poszli do lasu, żołnierzy wyklętych, on widział, że nie da się tego przezwyciężyć. W sensie takim, że sytuacja międzynarodowa jest taka, że żadna walka, żadne wojny tego nie zmienią. No, i ta próba tej działalności polskiej stronnictwa Ludowego była taką próbą, właśnie ratowania tego, co się da. Tak się im wydawało, że poprzez to, że wejdą do w skład koalicji z komunistami, że dostaną jakąś część władzy, że dzięki temu Polska nie zostanie sowietyzowana. Po pierwsze, nie stanie się kolejną republiką, że będzie to argumentem, jednym z argumentów dla państw, także i zachodnich, żeby przyznać. Ziemie zachodnie łącznie ze Szczecinem, a może że się udało uratować lwów, co akurat, co akurat było mrzonką Mikołajczyka nierealizowalną. I my dzisiejszej perspektywy wiemy, że ani to, co chcieli osiągnąć żołnierze nazywani wyklętymi, nie było możliwe do osiągnięcia. I dzisiaj też wiemy, że nawet to, co chciało osiągnąć Mikołajczyk, było nierealizowalne. Jesteśmy mądrzejsi o te kilkadziesiąt powojennych lat. Oni tego wszystkiego nie wiedzieli. Każdy, i mówię o żołnierzach w lesie i o Mikołajczyku, no chcieli jak dla Polski, jak najlepiej, swoimi metodami chcieli ją uratować. No Mikołajczyk liczył na to, na coś, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, że Polska będzie taką Finlandią, prawda, późniejszą. To tak było postrzegane. Zresztą my też dzisiaj, jak gdy patrzymy na zdradę jałtańską, to po pierwsze musimy sobie powiedzieć, że ta zdrada miała swoje źródło. Pojawiła się już nie wtedy, tylko jeszcze w Teheranie. To w Teheranie zostało ustalone, a w Jałcie tylko zostało przypieczętowane. A po drugie, gdy popatrzymy na literalnie na decyzję, na postanowienia konferencji jałtańskiej, to wówczas zobaczymy, że, że właśnie Polska miała być taką późniejszą Finlandią. To, co miało miejsce w Polsce po roku 1945. To wcale nie jest realizacja porozumień jałtańskich. One zostały w praktyce przez Związek Sowiecki wypowiedziane w związku z zimną wojną i w latach 1944-1945 do 1989 mieliśmy zupełnie inną rzeczywistością, niż taka, jaka została ustalona nawet w tej Jałcie, którą ten Mikołajczyk i Witos jakoś politycznie zaakceptowali. Więc to jest taki mój przydługi wywód. Przepraszam bardzo, ale staram się pokazać jakby słuchaczom też to, że takie łatwe oceny nie zawsze są historyczne, że one często są właśnie ahistoryczne. A propos tych ocen, co Witos myślał o drodze życiowej swojego brata Andrzeja? Muszę powiedzieć, że Andrzej Witostecz też był związany z Ruchem Ludowym. Był działaczem Ruchu Ludowego Przedwojennego na terenie wschodnim, dawnej byłej Galicji. Miał bardzo tragiczne te przeżycia wojenne, bo został deportowany. Ledwo przeżył tę Syberię i no jego błędem było to, że się zgodził na pewno było błędem to, że się zgodził być tym fikcyjnym ministrem. Rolnictwa w rządzie PKWN. Ja przypomnę tylko taką sytuację, może anegdotyczną, ale ona wcale nie jest anegdotyczna, tylko ona jest generalnie tragiczna, bo gdy dyskutowano podczas posiedzenia PKWN o reformie rolnej i gdy Andrzej Witos wstał i zaczął zgłaszać pewne sensowne postulaty, jak ona mogłaby wyglądać, to siedząca obok niego Wanda Wasilewska zapytała takim głosem, aby on to usłyszał. Ciekawa, jaka jest teraz temperatura w Republice Komi. I on, gdy to usłyszał, usiadł i już więcej nigdy nie zabrał głosu. On nie chciał wracać do Republiki Komi, w której ledwo przeżył przy minus kilkudziesięciu stopniach. Taka była rzeczywistość. W jaki sposób o Witosie mówiono i pisano w okresie Polski Ludowej? Jak go upamiętniano? Czy coś pomijano? Wincenty no, Witos po rozprawie się ze Stanisławem Mikołajczykiem w roku 1947 był osobą znienawidzoną. Bohaterem dla mas ludowych miał być wtedy Jakub Szela, a w najlepszym wypadku niezależna partia chłopska. Wincenty Witos był przedstawiony jako przedstawiciel reakcyjnego, prawicowego ruchu. Ludowego, który szedł na współpracę z endecją, który, o którym pamięć powinna być wymazana, i rzeczywiście była wymazana. Dopiero lata 70. to jest powrót Wincentego Witosa. Nawet próby przywrócenia pamięci o Wincentym Witosie w latach 60. były nieudane, dlatego że Władysław Gomułka nienawidził Witosa. Współpracował w Gomułka z, ze Stanisławem Mikołajczykiem, którego nienawidził, na który był powiązany z Wincentem Witosem. I takie próby nawet ctc niektórych inspirowana przez niezależnego z kolei ludowca Stanisława Mierzwe, naj, największego i najbliższego współpracownika Wincentego Witosa, no, były odrzucane. Gdy chciano zrobić muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, no to zgadzano się, żeby tam posłało Muzeum Rolnictwa, prawda? więc żeby nic nie było o Witosie, tylko jeśli już tam coś musi być, to żeby to było Muzeum Rolnictwa. Dopiero czasy Edwarda Gierka spowodowały, że możliwa była przywrócenie pamięci powolne o Wincentym Witosie. Gierek nie miał żadnych, jeśli chodzi o osobistych awersji. No oczywiście wszystko musiało być pod kontrolą i w odpowiedniej narracji, a więc za czasów Edwarda Gierka i Wojciecha Jorzynowskiego, więc Witos był pierwszym zastępcą szefa Krajowej Rady Narodowej, był pierwszym zastępcą Bolesława Bieruta. I dzięki temu można było o nim mówić, go upamiętniać, i nawet zaczęły powstawać pierwsze pomniki. To oczywiście było wszystko wykrzywione, ale dzięki tej luce, która się zaczęła pojawiać, mogły się też ukazywać ciekawe książki, i można było pod płaszczykiem tego, że mówimy o, o pierwszym zastępcy Wito, tego Bieruta, można było rzeczywiście pokazywać jego inne aspekty, co skwa skwapliwie wykorzystali niezależni ludowcy i w sposób poprzez, myślę tu o Stanisławie Mierzwie nie do przeceniania z rola Stanisława Mierzwy, który właśnie umiejętny sposób robił wszystko, aby nie zapomnieć o Wincentym Witosie. I gdy tylko właśnie taka pojawiła się możliwość za Edwarda Gierka, no to wytypował swojego ludzi, do których miał zaufanie, którzy byli w zdz bo Stanisław Mierzwa nigdy nie wstąpił do ZDZ-u, nie chciał swoją osobą tego środowiska akceptować, ale poprzez tych różnych ludzi, których tam nawet czasami wysyłał do tego, Założyli to, chociażby towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wicentego Witosa, które już w latach 70. i 80. miało ogromne zasługi w kultowaniu pamięci o Wicentym Witosie, i ma, zresztą do dzisiaj jest współwydawcą dzieł wybranych, o których mówimy. I to było takie interesujące też, że te władze chciały komunistyczne też się, niekiedy chciały się też tym Witosem podpierać. No mówię, zgadzając się nawet na upamiętnienia w centrum stolicy. Pamięt, przypomnijmy, że pomnik, który stoi w centrum stolicy, na placu Trzech Krzyży, piękny pomnik Wincentego Witosa, został postawiony jeszcze w latach 80. Dziękuję za rozmowę. Polecam jeszcze lekturę pięciu tomów dzieł wybranych Wincentego Witosa. Zapraszam też do zakładki patroni naszych ulic na stronie głównej IPN do lektury broszury poświęconej postaci Wincentego Witosa, a gościem dzisiejszego. Odcinka był dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IP.